Siema! Tutaj doktor Stalker. A dzisiaj nagrywam z Black Opsa dwójki. Tak jest. I tak, jak nie wiecie, są już nowe mapy do Black Opsa dwójki. Albo nie wiecie. I ja właśnie ten filmik poświęcę, żeby pokazać te mapy. Tak jest, bym wam pokazał na multi, ale tego nie zrobię, bo wtedy mógłbym mieć trudności z pokazaniem tych map, bo bardziej bym się skupiał na walce z innymi graczami. Tak jest, dlatego pokażę wam je na grze niestandardowej. To miało być. Okej, dobra, jestem. Dobrze. Ej, nie to. Tylko to jest mi mapę. I pokażę wam, jakie mapę wam pokażę. Pokażę wam tą mapę. Tak. Pokażę wam tą mapę. Pokażę wam tą mapę. I tą mapę. Mapy są naprawdę fajne, podobają mi się. Tak, jest jeszcze mapa zombie, ale to już w innym filmie. Tak jest, ale tak. Zauważyłem, że niektóre z tych nowych map nawiązują do nowych kamuflaży, które niedawno zostały dodane do Call of Duty. Na przykład to mi przypomina tak rok imprezowy, a to na przykład kawaii, nie? Ale te mapy chyba nic mi nie przypominają. No, chyba nie. Chyba to mi może zombie trochę przypomina, ale nie. Nie. Okej, więc teraz zajmiemy się tą mapą. Rozpocznijmy grę. Jest się nam naładuje wszystko fajnie i pokażę wam tę mapę. Nagrywam to już drugi raz, bo za pierwszym razem zrąbałem się z dźwiękiem i miałem tak głośno wszystko, że szlak mi trafiał i w ogóle. No. Okej, oczekiwanie na tekstury. Okej. Oczekiwanie na tekstury. Dawajcie szybciej, no. Ładuje się, jest. Okej. No, wybieram sobie broń, teraz będę wam pokazywać te automaty. Mapa mi się osobiście podoba. Jest w fajnym stylu. Tej sceny, tutaj fajnie to wygląda. Patrzcie w ogóle, no spoko to naprawdę wygląda. Jest spoko. W takim nowoczesnym stylu wszystko, oczywiście jak wszystko w Black Ops 2 jest nowoczesne, to też nie mogło zabraknąć nowoczesnych świetników. Okej. No. Ja lubię nowoczesność i lubię gry nowoczesne. A więc tak. Tu macie, możecie zobaczyć scenę. Tak, no to spoko, bardzo spoko. Zarąbiście. Nie możemy tutaj nic zniszczyć, niestety. Nie ma tutaj takiej opcji, że zniszczyć jakieś światło albo coś. No, ale fajnie naprawdę to wygląda, jak widzicie tutaj. To jest Gites. No. Znaczy, nowoczesny autobus. Tak, fajny autobus. Słucham. No. Nie nowoczesna ławka. No, tu możecie zobaczyć taki bar. Bardzo fajny styl, to wszystko wykonane. No. Zobaczyć. Automaty. Tak. No. Co tu się dzieje do kuźwa? Okej, jakieś dziwne błędy miałem. No, to właśnie. Pisuary. Tak. Troszkę. Czy tu można sobie włączyć dźwięk co ścikania? Okej. Suszarki do rąk. Umywalki. Szafki. Świetniki. No, widzicie, jest to wszystko bardzo fajny stylu. Bardzo fajny widok jest i fajny płot. No, fajny ten płot. No, jak macie też zarąbisty widok, bardzo fajnie to wygląda. Nie możemy zrobić ptaka. Tak, tam macie jakąś żaglówkę na przykład. Tam. No. Okej, no jak widzicie, to wszystko trochę prezentuję. Korzystamy sobie jeszcze tutaj tak na około. Tu macie takie grzejniki, lampy, fajny kominek. No, płotek, żeby tam nie wejść na teren robocze. To możemy przejść? Nie, też nie. No i chyba tak właśnie zrobiliśmy kółko wokół tej mapy. Pokazałem ją, chyba. No. Cholera jasna, jakieś
Błędy mi się tu robią. Fuck. No. Okej, okay. Więc wychodzimy i oglądamy następną mapę. No. Chyba nie rozumiem z tymi błędami. Nie wiem, mogę się na nagraniu widać. Cholera. Zrąbane. Okej. Okay. Zmieniałem mapę. Magma. No. I tu będziemy sobie oglądać kolejną mapę. Tak, żeby jeszcze bardziej zrobić japoński klimat, to weźmiemy sobie tu kamuflaż. Kawaii. Okej, okay, zaczynajmy. No, nic się nam tutaj naładuje. Magma. Robi się Japonia. Szybciej się ładuj. No, jak widzicie, fajnie wulkan wygląda ogólnie. Fajnie jest to ogólnie zrobione. No, spoko to jest, powiem. Trzeba uważać na lawę ogólnie. Jeszcze nie wpadłem na tej mapie do lawy. W ogóle mało gram na tej mapie. Ładuj się, ładuj. Okej. Okay. Dobrze, więc się nam załaduję. I pokażę wam tutaj wszystko, jak to ogólnie wygląda. Okej, okay, pokażę. To jak widzicie, już są widać magma. Jest tu magma. Tak. Okej. Okay. Są tutaj... No, takie... O, jest wulkan, widzicie? Wulkan jest ruchomy, wszystko tam lawa się wylewa, można wszystko sobie podziwiać. Bardzo fajnie, pioruny są. I w ogóle... Są latające ognie, takie o, takie z oczami uśmiechnięte są. Tak, ma się zaschniętą już lawę i obrażenia i spłonięcie. Tak. Tu macie taką mapę. No, policja nowoczesna. Taka pokryta takim pyłem od wulkanu. Tam mogę zejść? Pewnie nie. Umrę? Ale ja żyję. Lawa, umrę. Ło, ja żyję. Dobrze. Wszystko jak widzicie po japońsku. Kible. Bankomaty. Tak, są bankomaty? Chyba tak. Dobrze. Reklamy. Szafki. Automat. Można jakieś napoje japońskie. Można kupić. Kupić. O, to jest daje nam obrażenia, jak widzicie. No. Mamy taką recepcję, powiedzmy. I ogólnie jest to takie auto, właśnie budynek i wchodząca z niego lawa. Tak, jest jeszcze budynek. Jakieś samochody, nie? W ogóle... Mam to wejść? Nie. Kwiatki. Samochód, rower. Lawa. Policja. Reklama. Przystanek. O, nauczy się ten przystanek. Można sobie zaczekać na autobus, który nigdy nie nadjedzie, bo wszędzie jest lawa. Tak. A to? Wow, ej, to widzicie, to jest chyba takie coś, jak było na Nuke Townie, że możemy sobie RCXD wyjechać właśnie tędy i gdzieś przejechać gdzie indziej chyba. Ciekawa sprawa. Bo tutaj gdzieś się wjedzie, wiecie, z góry się wyskoczy albo coś. A na tym to wygląda, wam powiem. Ciekawe, ciekawe. Ja muszę zobaczyć jakiś napis. Przykro mi, nie przetłumaczę wam po japońsku, nie umiem japońskiego. No to przechodzimy po jakimś wagonie. To w ogóle... Nie! Okej, pójdźmy tam jeszcze raz. Tutaj mamy ryby. Tak, są ryby. Tu mamy ryby. Więcej ryb. Dużo ryb. Y...
Smici? Dobra. Okej. Okay. Dobra, strasznie tam powiem. Przerażające. Ryby. Jakieś napisy. Tak, pokażę wam to wszystko tutaj, wiecie, szczegóły wam pokazuję. Popatrzcie, na ten film polega, że pokażę wam te szczegóły. O, jak fajnie wygląda, widzicie? Fajnie to wygląda, takie ciepłe, jak to się unosi, bajeranckie. Widzicie, to wygląda. I jest tutaj całkowicie taki japoński styl. Wszystko tu, widzicie, taki migający jakiś ten. Drogowskazy. Tak. A to chyba po chińsku jest. Nie rozumiem tego. A ja nie odróżniam japońskiego od chińskiego. Wybaczyć. Macie zacząć ulicę, a tam jakby nic się nigdy nic... Aha, dobra, jedna sława. Dobra, musiałem powiedzieć, że jakby nic tam się nie stało, ale jednak tam sława. Okej, chyba pokazałem wam już wszystko, że tak jak się tylko dało. Więc zaraz przechodzimy do następnej chyba, już tej. Do następnej mapy. Tak jest. Zaczekajmy chwilę. I zaraz będę pokazał za tą mapę. Dobrze. Okej. Konfiguracja gry, zmieni mapę, DLC. Tak. Teraz pokażę wam tę mapę i powiem wam, że jeszcze na niej nie grałem. Na tej mapie jeszcze nie grałem. Po prostu nie udało mi się grać na multi, jak raczej ta mapa była. Nie wiem, czemu powiem wam. Wygląda bardzo ciekawie. Więc zobaczmy ją sobie, bo pierwszy raz widzę teraz tę mapę. Okej, okay, zaczekajmy chwilę, niech się wszystko naładuję. Indie. Okej, okay, bardzo ładnie to wygląda, po prostu zarąbiście. Okej. Okay. Teraz czekam, aż się wszystko naładuję. Poczekajmy. No, czekamy. Okej, okay. O, już jest sklejone tekstury, jest. Dobrze. Okej, okay, niech nam się to jest, tylko zacznie gra za 4, 3, 2, 1. Dobrze. Pierwszy raz widzę tą mapę i jest po prostu wow. Wow. Ale bajer, jak jestem w wysokość w ogóle. Widzicie to? Bajeranckie. Możemy sobie tak po tym przejść. Wow! Ale super, ej. Nie wiem, czemu tak mało tą... Rzadko można podkreślić na mapę na multi. Ale jest po prostu bajer. Z mat chmurami. Wow, bateria jest słoneczna. Dobrze. Ło, wow, trochę to przypomina... Ło, wow, to przypomina jak na zombie. Jakby to miało zombie wychodzić. No. Wow, widzicie to, co zarąbiście to wygląda. Wow. Łowce. Łowcy. Zarąbiste, ej. Ameryka. Miejsce na kciuka. Tak, tam pocisk. Fajnie, jakby to się otworzyło. Możemy to otworzyć? Raczej nie. Jest po prostu taki bajer w otoczeniu. Tak. Wszystko bardzo fajnie zrobione. Bardzo nowocześnie, oczywiście, jak to Black Ops 2. A ja lubię nowoczesność. Tak jest. Po prostu wow! Bajeranckie. Super mapa, ej. Mogę potem sobie przejść? Mogę! Bajeranckie, ej, widzicie to? Możemy sobie... Wow! No, ta mapa jest naprawdę wow. Zrobić ta mapa. Naprawdę bardzo ładny wygląd. Zobaczcie, to jest bajeranckie. Poszło. Dobra. Jest jeszcze coś do pokazania, to jak możemy sobie przejść, jak widzicie. Tak, żeby wiecie, nas nie zobaczył. No, bo tak można było wejść i nie zginąć. A i tak. Wow! Woohoo! Okej. Okay.
Nie wiem, czy wszystko pokazałem, bo jeszcze na tej mapie nie grałem. Więc nie wiem, czy wam wszystko pokazałem na tej mapie. Czy to wszystko, czy nie wszystko. Bo w sumie wiecie, jak nie znam tej mapy, to nie wiem, czy wam wszystko pokazałem. Mamy taki jakiś magazyn, ksero i w ogóle. Nom. To jest zarąbiście. Już myślałem, że wyleciałem. Patrzcie na przykład na to samo tutaj. No, super to wszystko jest. Można na tą drabinę skoczyć? Wow, widzicie, możemy tak tutaj... O, tak przeczekać, nie? Połóżmy, coś nam goni, nie? I tak możemy sobie tu wejść i przeczekać, aż ktoś nas zostawi. Wow, patrzcie na to. Woohoo! Nie, to chodziło. Patrzcie, zrobię to tak. Do tego... Wow! O ja, to było zarobiste i tam chyba... Tam jest trup, widzicie? Tam jest chyba mój trup na dole. Wow. Ale to było niezłe, ten skok tutaj. Z drabiny. Super. Zarobiste nie chyba zrobiona. Kurczę. Fajer. Ta fawada mi się spodobała. Patrzcie na to wszystko. Zarobiste. No, czy chyba coś pokazałem w tym mapie? To chyba było na tyle. To ta już ostatnia mapa nam została. Wow, patrzcie, jakie to bajeranskie błyszczące. Super. Wow, to też. Ale bajer. Dobra. Tutaj mamy załoty, te. Wow, widzieliście? Już fajnie błyszczy w ogóle, jest srebrne. Pobawmy się tym. Wrzućmy to stąd. Fajna sprawa. I fajnie tylko błyszczące. I teraz ostatni strzał. Pff, what the fuck? Pff, aha! Okej, okay, nie skomentuję tego. Mamy schody. Kolejną tą. Okej. Okay. A więc, no co? To następna mapa, nie? Okej. Okay. I teraz zobaczymy sobie ostatnią już mapę, która jest bardzo znajoma dla osób, które znają Call of Duty. Więc będzie to mapa znajoma. Teraz zobaczycie ją. Teraz jakby z niej mapę. DLC. Jest to mapa studio, która może jak tak patrzycie sobie teraz, to wam dużo nie mówi, ale podczas kodowania wam wszystko opowiem. Jeśli graliście na multi w Black Opsa 1, to pewnie znacie taką mapę, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale takie, to wyglądało jak centrum szkoleniowe, tam były takie, takie nie tekturowe, tylko takie dyktowe budynki, takie właśnie takie tarcze do postrzelania sobie i w ogóle. Oto ta mapa, jeśli wiecie o co mi chodzi, to, jeśli nie, to jeszcze zaraz się pewnie domyślicie, jak to się włączy, to ta mapa jest właśnie nowoczesnym i w innym miejscu odwzorowaniem tamtej mapy, z innym otoczeniem. Tamto to było centrum szkoleniowe, powiedzmy takie, a to jest studio filmowe. Tak jest! Czekajmy chwilę, tak to wszystko naładuję. Oczekiwanie tekstury, teraz robimy szybko. Tak. Możemy zaczynać. No się wszystko naładuje. No, i teraz wam pokażę miejsce, które na pewno wam pokaże, co to za mapa. Tak jak widzicie tutaj, już pewnie poznam się to miejsce, gdy pan się wchodziło. W ogóle, nie no kurde, przypominałem się czasy, jak grałem w jedynkę w Black Opsa. Zarąbiste. Wow. Patrzcie na to na przykład. Wow, naprawdę fajnie to wygląda. Wow. No. Jest to... Ups, spadłem. Jest to po prostu idealne odwzorowanie tego, tylko z innym wyglądem. Po prostu idealne odwzorowanie, tylko gdzie jest dziura na przykład w podłodze i w ogóle. Popatrzcie na przykład, skoczymy sobie tutaj. Tutaj też można było wskoczyć, pamiętam, później. Nie udało mi się. Jeszcze raz. O, i widzicie?
To jest to miejsce, tam dinozaur. Ale tak. To jest po prostu. To miejsce. Tak jest. To jest właśnie tu. Tak. Może to wszystko inaczej wyglądało, ale tak samo są wejścia umieszczone i w ogóle. Fajnie by to można było zabrać i nie walczyć. Okej. No, jakby musieli coś tutaj. Średniowieczny klimat jest. Film średniowieczny był. Najwidoczniej. No. Na to to wygląda. Fajnie to wygląda. Mogę tu. Nie, to się nie przesunie. Tak, może rzeczy są zbroje i w ogóle. Możemy sobie wejść tutaj, tak jak za dawnych czasów. Pamiętam, tutaj, o, tam się albo tutaj, tam, dło. No. Po prostu zarąbiste. Mapa jest po prostu wow. Są tutaj każde takie szczegóły, zaraz na przykład wam pokażę. Ło, właśnie, rakin. Tak. Na przykład jak się. O, patrzcie, to jest mocno irlandzkie. Takie miasto niewielkie. O, na przykład czołg. Mogę tu się. O. Mogę tu się poczołgać. Taki olbrzym. Możemy wysuwać sobie samochody. Też możemy? No. Tego chyba nie możemy. Nie, tego nie możemy. Okej, ale to zobaczcie. Jakie są detale drobne. Widzicie? No. Co z bajeranckie. Super. To nie? Tutaj mamy o jakiś tej. Piratów, szkieletów mamy. Jakieś rekiny podskakują. Tu bajeransko zrobione wszystko. Tutaj mamy skarby. O, właśnie zarąbiście to wygląda. Nom. Tak. Zniszczone budynki. I może pamiętacie to miejsce, to tak samo jak w tamtym, tutaj można też się tak skampić w miejscu. Po prostu bajeranska ta mapa jest. Tutaj mamy taki western, jak widzicie. Tutaj mamy jakieś. Jak z Wojny Światów. Jeśli nie oglądaliście filmu Wojny Światów, to Wojna Światów, to polecam. To jest film. No, ale tak mi to przypomniało. Skojarzyło mi się z tym filmem. No. Wow. Robi się wszystko, wygląda. Tak samo jak tam, tylko tam byli takie tarcze, a to są kosmici. No. Wszystko jest bajeranckie. Tak. Okej. No, tak samo tutaj też można było tak wejść. Wszystko mapa jest bajerancka. Wow. Zatem. Przywołuję wspomnienia z Call of Duty 1. Call of Duty Black Ops 1. No, wyklij się, no, wyklij się, no, headshot, nie, headshot, nie, a i to był headshot, wow, tak, tak samo, no tego dinozaura tutaj na przykład nie było, nie ma jeszcze 4, bym rzucił, o, tutaj też na przykład pamiętam to miejsce, ktoś biegnie, zarąbiste, no, okej, okay. To super, jak to widzicie, to jest chyba irlandzkie, nie wiem, możemy sobie przejść, nie, możemy wskoczyć do wody? Nie. Okej. Okay. No. A więc myślę, że tutaj zrobię screenshota. Okej. Okay. Dobra, a więc chyba myślę, że zakończę tutaj ten film. Myślę, że zakończę tutaj ten film. Pokazałem wam, co chciałem. I z Bajerancką, naprawdę. Super. Polecam wam te mapy, naprawdę. Ta mapa jest chyba najlepsza z wszystkich map. Polecam chociażby dla tej mapy. Okej, ja bym mówił do was Doktor Stalker. To jeszcze nie zakończenie. Dobra. Wcześniej chciałem się pożegnać z wami. Ale nie. Czekajmy. Czekajmy. Idziemy sobie. No. Wchodzimy. Okej. A więc mówił do was Doktor Stalker. Nara.